Cześć, witamy was wszystkich bardzo serdecznie, jako nie wyłączyłem muzyki, jest tak trochę cicho. O, jest. Jeszcze raz, witamy was wszystkich bardzo serdecznie. Z tej strony wasi ulubieni karniwalo-teamowcy grający w Seven Sea, a ulubieni dlatego, że tylko my z Carnival Teamu gramy w Seven Sea, więc konkurencji nie mamy, ale i tak się bardzo cieszymy. I cóż, no, zbliżamy się do finału, coraz bliżej. Nawet nie mam pojęcia, czy ten odcinek, czy dopiero następny będzie finałowy. Natomiast wiecie już, że wydarzenia wkraczają w absolutnie kluczowy, krytyczny etap, no bo nasi bohaterowie już biegną po króla, już chcą go odzyskać, dlatego że odzyskać, no porwać w zasadzie, bo udało im się uknąć całą misterną intrygę. Sprzymierzyli się z lokalnym władcą półświatka, Gołowąsem, który pozwolił im przejść kanałami, którymi dostali się do kuchni pałacowej w przebraniach. Z kolei dzięki pomocy kapitana straży, który okazał się całkiem sympatycznym jegomościem, w pałacu doszło do potężnego wybuchu w podziemiach. No i ten wybuch zapewnił wam całkiem niezłą dywersję, która pozwoli pewnie łatwiej zrealizować zadanie. Natomiast jeśli chodzi o trochę szerszy zarys sytuacji, to są takie, że nasi bohaterowie działają w ramach organizacji Los Vagabundos, czyli takich trochę buntowników, trochę takich Robin Hoodów, którzy buntują się przeciwko złej władzy. Pochodzą z wioski Alegria, która jest bardzo sympatycznym miejscem, natomiast ostatnio po pewnym hucznym weselu zakradło się tam także niemało smutku, bo została zamordowana świeżo upieczona żona Andrzeja Olchowskiego, czyli tutejszego powiedzmy szeryfa. Ta żona, o ile się nie mylę, Loretta Gomez, bo tych Gomezów, też Gomezin było dużo, ale to ona, jednocześnie miłość Remiego, który nigdy tego nie wypowiedział. No ale tak, nasi bohaterowie szybko później wybyli z wioski, do której mają później wrócić, bo celem tego porwania jest pokazanie królowi trochę jak wygląda ten świat, trochę jak wygląda jego kraj, no i wyrwanie go z sideł kłamstw inkwizycji, która de facto rządzi krajem. Kościoła, tak samo. Macie zaprowadzić go do wioski, pokazać mu po prostu życie poddanych, pokazać mu, jak to wszystko wygląda, kiedy zdejmie się soczewki propagandy, a następnie zaprowadzić do znajdującego się w pobliżu waszej wioski starego młyna, gdzie ma na was czekać niejaki Carlos Mieczoręki, który jest przedstawicielem waszej organizacji Los Vagabundos, i tam z kolei macie razem z Carlosem trochę opowiedzieć królowi szerzej na temat sytuacji politycznej, tudzież społecznej, w jakiej się znajduje kraj, no i po prostu sprawić, żeby może ten kraj stał się trochę lepszy przez to. Czy się uda porwać króla, czy się uda zrealizować tę misję, nie wiadomo, no ale przynajmniej taką macie nadzieję. No dobrze, w takim razie, żeby nie przegadać początku, chociaż i tak już sporo powiedziałem, no to zacznijmy naszą sesję. Si cantanesti che cantas, si choranesti che choras, es un murmurio d'orio, esa noite, esa aurora. Kobieta po raz kolejny skończyła zwrotkę śpiewanej przez siebie piosenki i spojrzała na coraz to bardziej wsłuchanych gości karczmy. Karczmy znajdującej się gdzieś na wybrzeżu któregoś z krajów tej. Wszyscy pochłonięci są osobą tej rudowłosej, nieznanej kobiety ubranej w płaszcz, mającej różę wplecioną w jej długie włosy. Już nie piją, już nie jedzą, nie rozmawiają, nie są rozproszeni przez różne hazardowe gry, które uprawia się w takich karczmach. Kobieta zdecydowanie ukontentowana tym, że już zaskarbiła sobie absolutnie uwagę z jej słuchaczy, lekko przeciąga ten moment i w końcu odzywa się. No dobrze, moi drodzy, jak możecie się domyślać, teraz zacznie się prawdziwe szaleństwo, bo porwanie króla
To tak naprawdę tylko początek. Nie myślcie, że tutaj znajduje się rozwiązanie tej opowieści, bo to, co wydarzy się później, pewnie kojarzycie, że są pewne takie wydarzenia, które później wspominamy przez całe życie, które to nasze życie kształtują, które niosą ze sobą tak wiele emocji, że nawet nie potrafimy określić, które dominują najbardziej. No cóż, jeżeli w ogóle po takich sytuacjach możemy cokolwiek wspominać. Ale nie będę uprzedzała faktów i zobaczmy, co wydarzyło się tamtej nocy, kiedy Królestwo Kastylii zatrzęsło się w osadach. Widzimy teraz las. Widzimy go z góry, z perspektywy ptaka, który przemierza niebo. Są to rzędy małych, czarnych kropek, bo jest teraz noc. Noc zasnuta chmurami. Tak ciemna, że praktycznie nic nie widać, dlatego las wydaje się tylko takim dość dziwnym dywanem pokrywającym ziemię. I teraz zniżamy się, coraz bardziej zniżamy, jakby ten ptak, który przemierzał niebo, teraz pikował w dół i chciał znaleźć się pod tym dywanem drzew. I pomiędzy wysokimi, sięgającymi naprawdę wielu metrów w górę dębami widać grupę ludzi jadących na koniach najszybciej jak to tylko możliwe z fałem. Widzimy Hernana, który jest pochylony, który chce wyrwać koniem jak najszybciej do przodu. I nagle zmienia się otoczenie, już nie jesteśmy w lesie, tylko jesteśmy w korytarzu. W tym korytarzu, gdzie dzwoniły dzwonki w momencie, kiedy do niego wpadliście. Wtedy jeszcze było słychać tumult z kuchni, ale wy przebiegliście całym tym korytarzem do samego końca, do drzwi, za którymi znajdowała się komnata, w której już miał czekać poniekąd na was król. Ty, Hernan, byłeś pierwszy. Tobie w udziale miała przypaść rola otworzenia drzwi i skoczenia na strażników. Strażników, którzy mieli przed wami ustąpić, ale jednak trzeba było ich przynajmniej w udawany sposób pokonać. Oczywiście, Hernan, ty walczysz świetnie mieczem, ale do takich akcji ty nadajesz się najlepiej, więc powiedz, w jaki sposób wpadłeś do tego pomieszczenia i w jaki sposób pokonałeś tych strażników. Wiesz co, no, ja w tym momencie przede wszystkim właśnie ważne jest to, żeby oni nie ucierpieli na tym, a żeby to było po prostu jakieś takie możliwie spektakularne i szybkie. Więc w momencie, kiedy wpadam, to tam ściągam z siebie płaszcz pierwszemu jakiemuś strażnikowi, którego widzę, który rzuca mi się w oczy, rzucam płaszczem w twarz, drugiego uderzam gardą swojego rapiera w twarz, ale tak nie za mocno, tak żeby on to poczuł jakby i żeby miał poczucie czystego sumienia, że prawda dostał i może się elegancko osunąć, ale żeby mu tam krzywdy jakiejś nie zrobić. Później tam przetaczam się, podcinam trzeciego, po prostu nie wiem, ilu ich tam jest jeszcze. Wiesz co, czterech ich było, natomiast oni tak byli zgrupowani. No, no to czwartego podcinam, a piątego prostując się drugą pięścią, po prostu po tym przetoczeniu się, po podcięciu piątego w momencie, kiedy wstają, to piątego właśnie drugą pięścią hakiem uderzam w podbródek. Okej. Też oni, nie za mocno, żeby to oni tak jakby padli w dużej mierze też przez twoje działanie, ale trochę nawet ci, którzy mniej dostali, to sami ten upadek lekko zasymulowali. Następny w przejściu pojawił się Remi. Remi, ty przed sobą widzisz duży, taki okrągły stół wokół krzesła, a między tobą, tym stołem i krzesłami, znaczy przepraszam, za tym stołem i krzesłami widzisz króla Sandowala, 16-letniego chłopca, który wygląda na bardzo przerażonego, który wygląda jakby w ogóle przez przypadek znalazł się w tej sytuacji. Możecie też na niego spojrzeć na rolu, a wokół niego trzech księży. Tyle, że w rękach tych księży właśnie teraz wysupłane gdzieś spod takich dużych rękawów pojawiły się krótkie miecze. I to ty masz zneutralizować tych księży. Czyli inkwizytorów de facto.
Więc przeskakuję z akrobatyczną skutecznością przez ten stół, robiąc jeszcze fikołek w powietrzu i lądując tuż przed nimi. Mówiąc do nich po montańsku, niosę wam la justice, czyli sprawiedliwość. Nie wiem, na ile rozumieją, nie obchodzi mnie to, a do króla rzucę takim łamanym kastyliańskim. Wasza wysokość, proszę się o nic nie martwić. Wszystkim się zajmiemy. Oni na ciebie skoczyli, nawet nie zastanawiali się za bardzo nad całą sytuacją, ale obok pojawił się Edward. I czy ty, Edward, chciałeś pomóc Remiemu w tej walce, czy od razu skoczyłeś po króla, żeby go jak najszybciej zabrać? A jeśli cię zabrać króla, w jaki sposób to robisz? Myślę, że bardziej zneutralizować tych księży, że pomagam Karmazynowi. W takim razie powiedzcie, w jaki sposób przebiegła ta walka. Prowadź. Nie, myślę, że mogło proszę, to nie wyglądać, musicie rzucać. Myślę, że mogło to wyglądać tak, że ja skoczyłem na jednego i doszło do jakiegoś takiego zamieszania, że na przykład kopnąłem go w krocze, po czym on się, wiecie, schylił i tak na czworaka padł. Wtedy ty, Edwardzie, mogłeś na przykład po jego plecach przebiec i wskoczyć na kolejnych dwóch. Ja wtedy dopadnę już do króla. Okej, okay. No ja wskakuję oczywiście wyciągając swoje wodaczowe, poskręcane sztylety, wbijając im prosto w krtań, jakby przeskakując na królem, żeby mu się nic nie stało. Fontanna krwi, która opryskała zarówno ten piękny dębowy stół, trochę was, ale też i nieco króla, który miał do tej pory piękną taką długą, złotą szatę, jego blond włosy też, przez to teraz wygląda jeszcze bardziej makabrycznie. Louis ubezpiecza w tym momencie wyjście, ty, Luisie, byłeś ostatni, obok ciebie przebiegł ten chłopak, który już jest absolutnie sobowtórem króla, który patrzy na ciebie, Luis, i mówi, no, to uderz mnie tak, żebym stracił przytomność. Powodzenia. I widzisz, że w tamtym momencie on jeszcze jakby nacisnął coś, co trzymał w garści, widzisz, że to był taki woreczek z krwią, pewnie jakąś zwierzęcą, po prostu trysnęła i ubrudziła go, żeby jeszcze bardziej sprawić, że jak ktoś zobaczy go, to bardziej zwróci uwagę na to, że król jest ranny, a nie, czy to na pewno król, nie? I on, wiesz, pada na ziemię. Król stoi obok, prawdziwy król, obok ciebie, Edward i Remi. On stoi jak wryty, jakby w ogóle... Uważam, że stanie to tak jak wiecie, przed niedźwiedziem. Najlepiej w ogóle nie dawać oznak życia. Ja w tym momencie podnoszę się po tym wszystkim, jakby składam mu taki najgłębszy pokłon. Wasza królewska mość, wybacz to wtargnięcie i proszę uwierz swym pokornym sługom, że cokolwiek czynimy, robimy to dla twojego dobra i bezpieczeństwa. Nie jest naszą intencją wyrządzić ci żadną krzywdę, szkodę czy zagrozić ci w jakikolwiek sposób. Każdy z nas oddałby dla ciebie życie. I właśnie dlatego tutaj jesteśmy, aby ocalić się. Chłopaki, może potem. Żeby podbić te słowa Hernana, bo ja jestem w masce, więc król może myśleć, że mam jakieś złe zamiary, bo przyszedł jakiś człowiek w masce, więc zdejmuję tą maskę i to jest ten moment, w którym wszyscy rozpoznajecie Remiego. I teraz możecie być zdziwieni i sobie poskładać pewne fakty z przeszłości do kupy. Po czym zakładam znowu maskę, kłaniam się królowi, ściągając mój kapelusz z pióropuszem i wyrzucając gdzieś sztylet niby w pustkę. I akurat wtedy wszedł tam strażnik. Okej, okay, tak, to był ten jeszcze jeden inkwizytor, który gdzieś tam się zawieruszył. Król zrobił... Widzicie, że on absolutnie jest w takim szoku, że nawet nie wiecie, czy on za bardzo zrozumiał to, co powiedzieliście. Podaję mu chusteczkę, prawda... Widzicie, że on jakby sam za wami raczej nie pójdzie, że to nie jest moment, w którym można coś do niego przekazać. No dobrze, w takim razie prowadzę go tak bardzo delikatnie, nie, żeby to nie sprawiało jakiegoś wrażenia takiego napastliwego, ale takiego bardziej opiekuńczego. Tak go jakby lekko obejmuję ramieniem, prawda, i odprowadzam go. Jak to nie zadziała, to jest... prędkością błyskawicy po prostu znokautuje króla. Okej. Okay. Nie, on jest w tym momencie na tyle przerażony, że tak jak nie reagował, tak teraz nie stawia oporu. On po prostu
jakby teraz reaguje na te bodźce fizyczne. Moją intencją jest to, żeby on się przy nas poczuł właśnie komfortowo, bezpiecznie. Tym bardziej, że teraz jak mamy go przeprowadzić, to jeszcze mamy go jak najszybciej też zabezpieczyć tą zbroją, która miała być ukryta. Więc ja jak tylko tam wejdziemy w głąb korytarza i będzie to właśnie ta zbroja, to ja w tym momencie ją tam wydobędę. Wasza królewska mość, proszę, przywdziej ten pancerz, aby dodatkowo cię zabezpieczyć przed zamachem. Jasne, on jakoś tak wręcz też widzisz tak bardzo posłusznie zakłada, nie, i zapina. Nie chce, widzisz, on się po prostu was boi tak naprawdę. Masz wrażenie, że to, że nie stawia wam oporu, to fakt, że boi się, że jak stawi wam opór, to zrobicie mu taką krzywdę, jak tym trzem inkwizytorom przy nim. Rozumiem. Idziecie tym korytarzem. Dość szybko, stanowczo, bo wiecie, że mimo wszystko nie możecie sobie pozwolić na zbyt długie oczekiwanie. Wpadacie do kuchni, która teraz wydaje się być jeszcze większym obrazem chaosu i niezorganizowania. Większość albo stąd uciekła, albo rzeczywiście próbuje gdzieś się zorientować trochę, posprzątać. Jeszcze inni wbiegają do piwnicy, żeby sprawdzić, czy w ogóle ona stoi po tym wybuchu, bo tamte beczki z winem eksplodowały. Wy natomiast wychodzicie tuż przy samym wyjściu, już opuszczacie kuchnię, wita was chłód nocy i widzicie, że jest tutaj właz. Właz, który jest otwarty. Tym włazem musicie przejść, żeby opuścić miasto, a później wsiąść na konie. I chodzicie po kolei. Luis, ty dalej ubezpieczasz. I to jest moment, kiedy król już schodzi, kiedy zostałeś tylko ty, już do wejścia szykuje się Ernan i patrzysz na wskroś dziedzińca. Widzisz otwarte drzwi główne do zamku, te podwójne wrota, i staje w nich Eduardo Ariza, który krzyczy: szybko, sprawdzić wszystkie inne pomieszczenia, czy tam też nie ma materiałów. I nie wiesz, czy przez przypadek, czy przez jakieś siły przeznaczenia, on spojrzał na ciebie i wasze spojrzenia się skrzyżowały. Teraz widzisz takie zrozumienie na jego twarzy. Dzieli was jakieś 50 metrów około. A to mamy ten właz otwarty, jest, nie? W tak, linii, tak. Że, jakby, że tak powiem, że ktoś się pakuje jest, do tego włazu. No. I on w tym momencie jest w takim szoku, ale jednocześnie wszystkie puzzle mu się składają w tym momencie. Wyciągam pistolet. Ej. No to rzuć proszę cię w takim razie. Zobaczymy, czy udało ci się trafić. Którą? Widać u niego, na jego twarzy, to zrozumienie. Tak, to będzie finesse i coś tam, i aim. Tak. I aim, tak. Teraz tak, krótkie, takie szybciutkie przypomnienie to było, bo mam finesse, mam 3 i aim mam 3, to 6. 6 kostek i każda dziesiątka to jest jeden sukces, w sensie każda pula dziesiątek. I jeszcze za nowe połączenie w cenie. Tak, czyli jeszcze jedną kostkę dostajesz, bo pierwszy raz to robisz w tej scenie. Czyli 7 kostek. Siedem, i to się rzucało dziesiątkami? Dziesiątkami, owszem, nie. Tak. Dziesiątkami, tak, tak. Dobra. Niezależnie od sukcesu i jak teński bóg poniesie tę kulę, kładę ci rękę na ramieniu i mówię: Shri, musimy uciekać. Już tak, wiesz, praktycznie z tego włazu się podnosisz i wow, to jest naprawdę sporo sukcesów, to są prawie 5. Tak, więc sądzę, że jako, że w ogóle strzały z pistoletów zadają dramatyczne rany, dramatic wounds, to on po prostu, wiesz, padł. To był strzał, który gdzieś go tam poleciał mu mniej więcej w okolice ramienia, ale oprócz tego jakieś odłamki jeszcze strzeliły mu w twarz i on po prostu poleciał w tamtym momencie. Widzisz, że jest przytomny, ale taki oszołomiony, więc wy możecie wskoczyć i dzięki temu on nie krzyknął do żadnych strażników, żeby pobiegli w waszą stronę. Ja w duchu przeklinam, że nie mogę dokończyć dzieła, bo jestem przekonany, że ten pomiot szatana na pewno się z tego wyliże, ale no, sprawa jest pilniejsza. Towarzyszę w potrzebie, więc chodzę ostatni i zamykam za sobą włas. Tak, to prawda. I wracamy znowu do tej sceny, którą rozpoczęliśmy. Las i wy mkniecie końmi. Każdy z was ma swojego konia. Na twoim, Ernanie, jest jeszcze król, który absolutnie w tym momencie dalej jest nie stawiający oporu. I mam do was pytanie. Jest teraz noc, raczej jej początek, pewnie niedługo po północy. Jak długo chcecie jechać? Czy to jest taki
taki moment, że chcecie przez całą noc jechać, żeby jak najbardziej oddalić się od miasta? Czy może jednak po jakimś czasie chcecie znaleźć dobre miejsce na obozowisko i odpocząć, trochę porozmawiać z królem, może już nie będzie w takim szoku? Znaczy, jeżeli mógłbym swoje 3 grosze wtrącić, to ja bym przez jakiś czas podróżował ze względu na to, że na pewno, jeżeli on nie stracił przytomności, to jakiś pościg za nami ruszy, więc... Tak, zgadzam się. Zdecydowanie, tym bardziej, że ja zakładam, że tam w tym naszym planie ucieczki były przygotowane jakieś zmiany koni gdzieś po drodze być może, więc... Jeżeli to zostało jakoś tak zaplanowane, uwzględnione, to być może będziemy mogli po prostu tymi końmi, ile dam radę, dojechać, a później się przesiąść po prostu na świeże i ruszyć dalej, dopóki będziemy mieli sami siłę. Dopóki konie nie zaczną toczyć piany, to no to właśnie dlatego lecimy. Mówię, dlatego liczę, że może jakaś zmiana koni gdzieś po drodze jest przygotowana przez Los Vagabundos na przykład. Kto opiekuje się królem? Ja się opiekuję. Hernan. Ja bym chciał jechać jako ostatni i mniej więcej zacierać jakoś ślady, nie wiem. No coś mniej więcej takiego robić, żeby mieli problem. Mhm, jasne. W takim razie... Będziemy się rozdzielić. Rzucam do wszystkich, jeszcze jak nie. Galopujemy. Dobrze. Jeszcze nie, myślę, że możemy zrobić to za jakiś czas. Więc w takim razie mkniecie na razie przed siebie, mniej więcej na wyczucie kierunku. Gdzieś tam troszkę w oddali co jakiś czas możecie się lekko zbliżyć, żeby zobaczyć, jak idzie droga, dzięki czemu też możecie bardziej korygować swoją trasę. Na razie to jest las. Las, który później stanie się coraz rzadszy i przemienia się w takie lekkie wzgórki, takie bardziej pofałdowania terenu. Dopiero te wyższe góry zaczną się już w pobliżu samej Allegrii, bo tam już naprawdę jest wysoko, ale tutaj na razie jeszcze nie. Tutaj akurat galopada konna nie jest aż tak wymagająca i faktycznie po jakimś czasie konie zaczynają się męczyć, ale to jest ten czas, kiedy faktycznie możecie trafić na te kilka koni, które były już gdzieś przygotowane, które może nawet z gołowąsem ustaliliście, i wsiąść na nie. Dalej jedziecie razem, czy już w tym momencie się rozdzielacie? Teraz tak, ja byłbym za tym, żeby jednego konia puścić wolno. Mhm. Później jedna osoba musiałaby jechać z drugą razem, żeby odciążyć na tyle trop, żeby tak jak trop właściwy, czyli Hernana z królem na jednym koniu, żeby oni mogli się zastanawiać, za którym tropem ruszyć. No i ostatni, ten pojedynczy też, żeby samotnie na koniu w którąś stronę i możemy gdzieś ustalić miejsce naszej zbiórki. To ja mogę odciągnąć, bo król nie będzie mnie chciał widzieć. Raczej nie. Żeby go bardziej nie denerwować, więc ja zabieram te po prostu konie i odciągam jak najbardziej. Okej, okay. Umawiacie się, że spotkacie się dopiero w Allegrii, czy w jakimś wcześniejszym... Nie, powiedz mi tak, Janku, bo ja jestem od jakiegoś czasu już tych Los Vagabundos. Tak. I chodzi mi teraz o to, czy gdzieś po drodze są jakieś takie, nie wiem, wioska, gdzie mamy jakichś swoich ludzi, u których właśnie można poprosić też o zmianę konia na przykład, czy jakieś posiłki i tym podobne rzeczy, czy de facto, nie wiem, do Allegrii jest po prostu pusto, nie? Wiesz co, tutaj jest całkiem sporo wiosek. One oczywiście... Tak jak to w Kastylii, w mniejszym lub większym stopniu są zniszczone, splądrowane lub trochę pustawe od ludzi, ale na pewno na jakąś się trafi, szczególnie na taką, gdzie powiedzmy też trochę jesteście zaznajomieni z tamtejszymi Los Vagabundos, więc jak najbardziej możecie wybrać taką wioskę, ona powiedzmy będzie tak na kilkanaście godzin drogi od samej Allegrii. To będzie nawet dobre o tyle, że król wtedy faktycznie zobaczy życie swoich poddanych na żywo właśnie. Też będzie to jakoś tam... Oczywiście sytuacja. Wiadomo, że raczej nie możecie się tak afiszować z tym, że macie króla, nie? Nie, no oczywiście, natomiast... Ludzie prawda... też mniej lub bardziej kojarzą, jak król wygląda, bo wiecie, każdy ma monety z jego wizerunkiem, także też trzeba być uważnym na to. No ale to jak więc mamy dobrze. Swoich takich zaufanych ludzi, to... Ubierzemy go w jakieś chłopskie ciuchy, to wtedy nikt nie będzie zwracał uwagi na jakiegoś podrostka. Jest taka wioska, nazywa się Ronda. I tam się możemy spotkać. Ja będę z Remim, więc tutaj, Edwardzie,
I ty, Hernanie, do ciebie na pewno na tyle znacie ukształtowanie w pobliżu Allegri, że tam traficie. Ronda. Chyba znam tam pewną fajną dziewczynę. Zaczyna się... Czy jest jakieś miejsce, w którym nie znasz jakiejś niewiasty? No ale nic to. To bywajcie, powodzenia. Tylko powodzenia. Klepnąłem Remiego, bo ja jestem za jego plecami, żeby ruszył i będziemy z różnych stron do tej rondy. Mhm. Jasne. Tak, to jest ten moment, kiedy widać, jak te wasze wierzchowce, na których jesteście wy sami, rozjeżdżają się w różne strony. Część z was jedzie przez coraz już wyższe, coraz bardziej trudne do przejechania wzgórza. Inni wzdłuż rzeki, która tędy płynie. A reszta z was raczej nie traktem, ale takimi bocznymi drogami, które stanowią szlaki pomiędzy poszczególnymi wioskami. I raczej można być tutaj bezpiecznym, bo i tak przejeżdża tutaj na tyle dużo wozów i koni, że niemożliwym jest tutaj wyśledzenie was za pomocą samych śladów. Więc jesteście na tyle, na ile możecie pewni tego, że uda wam się przynajmniej samemu nie sprowokować jakiejś pogoni. A jeżeli mają was znaleźć, to i tak was znajdą. Więc cóż, mija trochę czasu. To jest dzień, który poświęcacie trochę na odpoczynek, trochę na to, żeby jednak na tyle, na ile można jechać dalej. Król absolutnie nie chce w tym momencie zaczynać jakichś rozmów, więc o ile ty, Hernanie, chcesz poczekać... To znaczy, wiesz, to jest... Bo możesz poczekać, aż się już wszyscy spotkacie, albo możesz już teraz coś próbować na niego mówić, ale widzisz, że on jest dalej... On po prostu, wiesz, tak jakbyś miał, nie wiem, belę drewna za sobą. Rozumiem, to znaczy ja jakby przez cały czas staram się jakby przemawiać do niego uspokajająco i tak jakby dać mu takie poczucie, że na przykład, że gdyby potrzebował, żeby na przykład, nie wiem, teraz jak galopujemy, gdyby się poczuł niekomfortowo, chciałby się troszeczkę zmienić pozycję albo zatrzymać się na te sytuacje, gdzie król również musi się udać pieszo w krzaki, to żeby powiedział tylko, a oczywiście zrobimy postój. Prawda? Jasne. I jeśli na przykład potrzebuje jakiejś dodatkowej derki pod siodło, to czy tam pod siedzenie, to jakaś tam jeszcze się pewnie znajdzie z tyłu przytroczona. Dobrze, to okej, to potraktujmy ten czas, kiedy ty z nim na razie jedziesz sam. Ja go w tej chwili nazwijmy to oswajam. Tak, jako taki moment oswajania. I zróbmy to za pomocą zwykłego, prostego rzutu. I teraz tak. Jakby zwykły efekt osiągnięcia sukcesu tego rzutu będzie taki, że on, powiedzmy, przyzwyczai się do ciebie. Masz jedną negatywną konsekwencję, która jest taka, że weźmie cię za takiego troszkę oszusta, takiego hochsztaplera, że ty tak specjalnie się do niego przymilasz, żeby troszkę go spuścić gdzieś tak w maliny, a okazja do wykorzystania, szansa jest taka, że cię faktycznie polubi. Że tak się przywiąże, nie tylko, że tak weźmie cię za kogoś, do kogo się przyzwyczaił, ale powiedzmy, pojawi się taka nić sympatii między wami. Więc żeby wszystkie rzeczy osiągnąć, to musisz mieć 3 rejsy. A rzut sam sądzę, że oczywiście będzie na panasz. I chyba pan Vince tutaj najbardziej do tego pasuje, tak, bo to jest przekonywanie. Tak, jak najbardziej czyli pasuje. Z tą dodatkową kostką to będzie łącznie 6 kostek. Będzie tutaj panasz, convince, penalty 0, bonus 1. Są 3 sukcesy. Fantastycznie. No to słuchaj. No nie będę mówił nic więcej, oprócz tego, że faktycznie masz wrażenie, że trochę cię polubił. On wciąż jest absolutnie zamknięty, nieufny, ale coś tam nawet do ciebie powiedział, coś na temat twojego wierzchowca, że nie widział takiego dobrego jeźdźca. To jest wszystko takie bardzo w tym momencie manieryczne. On wciąż się zachowuje, jak wiesz, byłbyś kolejnym hrabią, który podszedł do niego w czasie balu i on wie, co trzeba powiedzieć do takiego hrabiego. Ale chyba w jego przypadku to znaczy, że faktycznie już ten pierwszy lud został przełamany. Chociaż wciąż to nie jest typowe zachowanie człowieka. W tej sytuacji to jest zachowanie 16-letniego króla, który był wychowywany przez kościół. Oczywiście. No ale to już jest, wiesz, pierwsze koty za płoty, to już jest, wiesz, coś takiego, na czym można działać. Jak najbardziej. Więc sądzę, że możemy przejść do sceny, kiedy wszyscy spotykacie się w takim małym saloniku,
który jest bardzo obdrapany, który ma takie przysłonięte, czerwone, już takie bardzo poszarpane zasłony. A to dlatego, że teraz jest tutaj kryjówka Los Vagabundos w Rondo, ale kiedyś, jeszcze przed czasami takiej dyktatury kościoła, był tutaj Zamtus, który oczywiście został zamknięty. Także wszystkie te piękne takie fotele, kanapy, stoły, no już są od dawna w złym stanie, ale macie przyjemne miejsce, żeby się spotkać. Jeden z tutaj... Rozglądam się po ścianach. Tak, to widzisz, takie też obrazy, które zostały, wiesz, tak zamalowane takim X-em, nie? I tam pewnie były kiedyś różne sceny rodzajowe. Teraz jest tylko ten X. Zapewne waszej królewskiej mości pewnie będzie ciężko w to uwierzyć. To było kiedyś piękne miejsce. Wygląda na coś bardzo niemoralnego. Opinie są podzielone. Powiedziałbym, że miejsce jak najbardziej moralne i naturalne, które przynosiło mieszkańcom tutejszym i przejezdnym również wiele radości, wnosiło trochę światła w ich szare życie naznaczone wojną. No ale niestety wydarzyło się tak, jak się wydarzyło. Ja obiecuję... Słychać taki żal w moim głosie. Ja obiecuję panom dać wszystko to, co panowie zażądacie. Ja jeszcze będę musiał to z kardynałem Verdugo ustalić, ale naprawdę to nie jest chyba problem. Nie jesteś naszym jeńcem w żadnym wypadku i nic, co powiedziałem wcześniej na temat twojego bezpieczeństwa i naszej dobrej woli i tego, że jesteśmy twymi wiernymi sługami, nie było w żadnym stopniu, nie było w tym ani fałszywej nuty, ani złej intencji. To wszystko, co wydarzyło się w ostatnim czasie, dzieje się wyłącznie dla twojego dobra i dla dobra naszej ojczyzny, wasza królewska mość. A jeżeli wątpisz w me słowa, to równie dobrze możesz tu i teraz zatopić ten rapier, tu mu podaję mój rapier po prostu rękojeścią w dłoń. Możesz go zatopić tu i teraz w moje serce. Bo jeśli wątpisz we mnie, a ja jestem twoim wiernym sługą, to cała moja służba i wszystko, co do tej pory robiłem, pójdzie na marne. On tak, widzisz, że tak lekko rozdziawił usta, nie? I tak patrzę na ten papier. Sądzę, że możesz za to dostać hero pointa. To jest fajne zagranie. On tak, ale ja naprawdę nie rozumiem. Pytaj zatem, wasza królewska mość. Czy działacie w imię Kościoła? Nie. No to... Aczkolwiek jesteśmy wiernymi i wierzącymi ludźmi. No to... Ja nie rozumiem, dlaczego mnie porwaliście w takim razie? Dlatego, wasza królewska mość, że ludzie, którzy cię otaczają na dworze, inkwizytorzy i zwierzchnicy miejscowego kościoła, powiem to wprost, bo nie da się tego ująć dyplomatycznie i grzecznie, wykorzystują cię, wasza królewska mość, do tego, aby, korzystając z twego młodego wieku, braku doświadczenia, manipulować tobą i budować swoją potęgę i swoją władzę, posługując się twoim majestatem i autorytetem, na czym cierpi cały kraj. Porwaliśmy cię po to, aby pokazać ci, jak wygląda ten kraj, kiedy opuścisz pałac, kiedy zobaczysz życie zwykłych ludzi, kiedy zobaczysz ludzi, którzy są ci wierni, którzy mieszkają tutaj i każdego dnia starają się jak najlepiej służyć tobie, służyć temu krajowi, abyś zobaczył, jak wygląda życie za murami pałacowymi. On tak widzisz, że się wyprostował, tak jakby trochę sobie przypomniał o tym, co powinien zrobić i mówi takim lekko zmienionym głosem,
Mój panie, obawiam się, że to, co pan raczy mówić o naszym świętym kościele watycyńskim, jest to wielce niedyplomatyczne. Ja nie mogę tego słuchać. I widzę, że on wstaje, odwraca się, odchodzi i tak w pewnym momencie zdaje sobie sprawę, że on w sumie to nie ma dokąd odejść, bo tutaj chyba nie ma komnaty, sali tronowej, która już jest na niego przygotowana. I tak w pewnym momencie tak wstaje, tak... Znaczy staje, tak trochę wzdycha i tak odwraca się znowu w waszą stronę i patrzy z taką bezsilnością na was. Wasza królewska mość, chciałeś odpowiedzi na swe pytania, udzieliłem ci odpowiedzi. Wiem, że mogą być one niewygodne, ale mówię ci samą i tylko prawdę. A panowie, może panowie są, patrzę na pozostałą trójkę, może szlachtą, może panowie mają jakieś zasługi dla naszego kraju albo kościoła? Niech każdy się wypowie w swoim imieniu. Ja walczyłem na wojnie. Czy tak dłużej w kierunku tego króla? Podchodzę do niego. Ciągam kapelusz. Salutuję po wojskowemu, tak jak się robi w Kastylii. Wasza wysokość, jestem major Luis de Alquezar. Służyłem przez wiele lat w wojnie, którą toczył nasz kraj z naszym zachodnim sąsiadem. Byłem odznaczony wielokrotnie. Ja i ludzie, którzy pode mną służyli. Gratuluję Jesteś panu. Jesteś w stanie to sprawdzić, panie. Gratuluję panu i wyrażam moje najgłębsze wyrazy szacunku za służbę, którą pan czynił. Czujesz w tym głosie, że jest to coś, co on wypowiedział wiele razy. On mówi to poważnie absolutnie, ale widać, że on, ktoś mu powiedział, że on ma tak mówić. Nie? Jednakże mój kraj, a raczej ludzie, którzy myślą, że ten kraj należy do nich, a nie do zwykłych ludzi, doprowadził do tego, że przestałem przez chwilę wierzyć, po co walczyłem. Moja rodzina została zamordowana tylko dlatego, że Kościół potrzebował tej ziemi, która należała do nich. I stali, tak jak wielu niewinnych, oskarżeni o bycie o herezję. To z pewnością musiało dojść do jakiegoś nieporozumienia. Fakt, słyszałem, jak że... Jak wasza wysokość wielokrotnie pewnie słyszał z ust Najwyższej Inkwizycji, tak musiało być. Tutaj nie ma sprawiedliwych sądów. To ja obiecuję, że jak wrócę do pałacu, to ja, oczywiście... Ja, wasza wysokość... To przerywam, bo tak, wiesz, jasne, mnie tam się gdzieś tam telepie w środku, bo to wiesz, no w końcu to król, nie? Jasne. On no tak dobra. Patrzy na ciebie, on jakby nie jest zły z tego, że mu przerywasz, bardziej jest absolutnie w nowej sytuacji, nie wiem jak się w niej odnaleźć. Ja tak kładę Luisowi rękę na ramieniu, żeby go... To wszystko nie jest po to, że ja żądam sprawiedliwości, bo ja ją sam wymierzę tym, którzy dokonali tej zbrodni. Ja chcę, wasza wysokość, żeby ze względu na krew, którą przelałem dla tego kraju, chcę, wasza wysokość, żebyś przez kilka dni, jak zwykły mieszkaniec
tej przepięknej kastylijskiej ziemi po prostu poobserwował naród, którym rządzisz. Bez żadnych jadowitych słów szeptanych ci do ucha przez inkwizytorów. Po prostu jak zwykły, szlachetny obywatel tej ziemi. Proszę cię tylko o to. On się tak cofa o krok albo nawet dwa, jakby taka, wiesz, bliskość ciebie, w zasadzie kogokolwiek, kto by do niego podszedł, była czymś, co mu trochę przeszkadza. Mówi, szlachetny panie, jak rzekłem, cenię niezwykle pana zasługi, jakie oddał pan swym trudem dla Kastylii. Oczywiście postaram się przyjrzeć panu przypadkowi. Zdarzają się różne problemy. Zresztą kardynał Verdugo mówił mi, że ostatnio jest taki chaos w naszym państwie, że nie wszystko da się dobrze zrobić, ale niechże pan raczy pamiętać. Wysokość. Niechże pan raczy pamiętać, że... Nawet to był błąd, to te osoby nie mają już możliwości jakiejkolwiek. A mówimy tu o kilkuletnich dzieciach, wasza wysokość. Tak, ale... Czy te dzieci... Ja tak zerknąłem w kierunku Hernana i widzi, że muszę wyjść, bo, tak, bo zaraz... Ja właśnie kładę mu rękę na ramieniu, tak go trochę odsuwam. Ja wyrażam ubolewanie z tego powodu. Natomiast niech pan raczy pamiętać, że w naszym kraju obowiązuje prawo, które zostało stworzone przez naszego stwórca. W zasadzie odbicie tego prawa, które wyraża się tak, jak uczy nas Kościół w naszej rozumnej naturze. Więc nie możemy tego prawa podważać, bo ono nie zostało ustanowione tylko przez nas. Wasza królewska mość, sięgnę zatem pod przykład, który może być bliższy twemu sercu i bardziej do ciebie przemówić. Czy uważasz, że albo czy przypisałbyś jakikolwiek błąd, grzech i złą wolę temu spowiednikowi? Kardynał Verdugo też mówił mi na ten temat. Zauważył, że po prostu ojciec Martin za bardzo błądził i miał szansę wyjścia z tych błędów, ale nie chciał z nich wychodzić. Wasza królewska mość, w czym błądził? Czy powiedział ci coś, co sprawiło, że uważałbyś go za heretyka, za bluźniercę? Panie... Zdaję się tutaj na mądrość waszej królewskiej mości i na jej... i na waszą... na wasze sumienie i na wasz osąd. Drogi czy... panie, mamy w naszym państwie władzę świecką i władzę duchową. To władza duchowa ocenia teologię, ocenia magisterium kościoła, więc ja nie mogę panu ojciec... powiedzieć. To trzeba byłoby spytać kardynała Verdugo, ale skoro on tak ojciec mówi, to... Ojciec Martin, wasza królewska mość, ojciec Martin spłonął na stosie. Byłem przy tym, bo zostaliśmy doprowadzeni tam, aby to oglądać i aby stanowiło to dla nas przestrogę. Płonął na stosie i potwornie krzyczał, zanim narażając się na skopanie, nie skróciłem jego cierpień. No tak, tylko że śmierć na stosie jest pewnym oczyszczeniem, żeby dusza mogła ponieść karę za swoje grzechy i w tym drugim, lepszym świecie żyć tak jak wszyscy dobrzy ludzie. Czy dzieci również powinny spłonąć na stosie, tak jak dzieci Luisa? Czy one również dokonały takich grzechów, żeby zasługiwały na stos? Widzisz, on tak przez chwilę faktycznie widział, że trochę to nie ma sensu, ale w końcu mówi... Wasza królewska mość, to co mówi ci kardynał, to jad, to diabelski jad, który człowiek pyszny i żądny władzy sączy ci do uszu. Otaczają cię ludzie niegodni, nikczemni, chciwi i żądni władzy. I twój kraj przez nich cierpi. Tak jak to miejsce, tak jak ojciec Martin, tak jak rodzina Luisa. My pragniemy tylko i wyłącznie tego, panie, abyś to dostrzegł i abyś zrozumiał, że musisz stać się królem
nie tylko z tytułu, nie tylko być marionetką, która słucha wszystkiego i wszelkich wytłumaczeń, wyjaśnień, które podsunie ci kardynał, ale człowiekiem, który kieruje się własnym osądem, własną mądrością, który widzi ten naród i który kocha ten naród. No dobrze, to poprosiłbym cię o jeszcze jeden rzut na to, tak jak poprzednio. I teraz tak, zwykły, jakby jeden, ten, jedna pula, żeby po prostu osiągnąć sukces tego rzutu, to jest fakt, że on jakby zauważy, że jest sens w tym, co mówisz, i nie będzie tak ciągle tylko odpowiadał to, co ktoś mu kiedyś powiedział. Dwa rejsy są na to, żeby całkowicie znieść konsekwencje, którą jest to, że mimo wszystko on się gdzieś jeszcze bardziej okopie na tych swoich pozycjach i po prostu jeszcze bardziej automatycznie zacznie opowiadać. A jedna szansa jest na to, że zacznie, jakby uruchomi takie zwykłe ludzkie myślenie i tak zacznie troszkę zestawiać sobie to, co na przykład kiedyś mu powiedział Verduga, a to, co teraz wy mu mówicie. Także łącznie, żeby wszystko się udało, to cztery rejsy są potrzebne. Jasne. Jakieś wsparcie tym moim wcześniejszym wybuchem, czy coś? Jak wydasz hero pointa, to wtedy będzie miał Jerzy trzy dodatkowe kostki. Ja wydam. Okej. Super, a ja wydam od siebie też hero pointa swojego, albo nawet dwa wydam. O, bo to będzie ten, bo to jest na tyle ważna sprawa, żeby tutaj jednak... Mhm. Czyli to łącznie będzie pięć dodatkowych kości. Z hero pointy na karcie to są tam na górze, takie tak, duże? Tak, tak, tak. Tak. Okej, dobra, to wydaję. Miałem dwa, to wydaję jeden. Sześć rejsów. No to się udało. On tak przez chwilę dłuższą milczy. Widać, że na jego twarzy pojawia się takie niemałe, powiedziałbym, myślowe cierpienie. Że... Jakby ktoś mu zdjął zasłonę z oczu. Może jeszcze nie aż tak daleko, ale jakby troszkę... Do tej pory wszystko wydawało mu się jasne i proste, a teraz nagle czerń i biel jest dużo odcieni szarości, nie? A to, co było białe, niekoniecznie dalej jest białe. To jeszcze dorzucę mu od siebie, bo ja wyrastam przed nim w tym całym moim stroju, więc mogę budzić takie poczucie dyskomfortu, szczególnie u tak młodego człowieka. Ale znowu klękam i mówię, Votre Majesté, wasza wysokość. Rozrywam szaty, tak żeby widział moją pierś, na której jest blizna po kuli. Oddałbym życie tak samo za ciebie, jak za króla, któremu niegdyś służyłem. Dzisiaj służę twojemu ludowi, czyli też tobie. I twój lud cię potrzebuje. Ściągam znowu maskę. Miałem się spotkać dzisiaj z jego wysokością, imperatorem Bonteiny. Wiedz, drogi przyjacielu, że bardzo cenię twój lud, chociaż zgotował nam niemało trosk swoją postawą. Miałem nadzieję, że to spotkanie załagodzi wszelkie możliwe spory, ale chyba do niego nie. Twoje życie było w niebezpieczeństwie i jeszcze trudno ci w to uwierzyć, ale uratowaliśmy cię. I damy ci dowody tego, że to my tobie tak naprawdę służymy, a nie kardynał Verdugo czy Eduardo Ariza. Sacre bleu. I odchodzę na dwa kroki. Znowu zakładam maskę i znowu jestem sobą. Ja w tym momencie mówię, to chyba jest dobry moment, kiedy przydałoby się nam wszystkim trochę odpoczynku i posiłek. Pozwólcie, że jako, że tak jak mówię, zdarzyło mi się tutaj być, że zajmę się tym, ogarnę nam Wiktio opierunek. A wy się tutaj jeszcze jakby przygotujemy waszej królewskiej mości komnatę i... Tak, muszę się udać na moją... I oczywiście posiłek. To jest tak, ja w tym momencie jakby wskazuję jakąś komnatę taką, o której wiem, że to jest powiedzmy pomieszczenie na wszelki wypadek albo bez okien, albo z takimi, o których z doświadczenia wiem, że niewygodnie się przez nie ucieka.
No wiesz, w Zamtuzie też myśleli o jegomościach, którzy nagle będą chcieli uciec, więc są takie tak, pomieszczenia. Ale właśnie są takie pomieszczenia właśnie, z których się wygodnie ucieka, są takie, z których się mniej wygodnie tak. ucieka, bo oni muszą jakby brać pod uwagę wszystkie scenariusze, więc ja wyszukuję takie, żeby jemu przypadkiem nie wyszło, może nie wpadło do głowy, żeby na przykład nam zwiać przez okno. Tak, wiesz, to jest na przykład takie pomieszczenie, gdzie jest takie duże, piękne okno, tyle że wiesz, ono jest podzielone na takie małe kwadraciki przez ramy, takie stalowe, a do tego nie ma klamki. No i bardzo pięknie. Ja się udam jeszcze tutaj, ponieważ przyda nam się też opieka i tak dalej. Mam tutaj tę moją znajomą, którą odwiedzę bardzo chętnie i w tym momencie tak sobie, wiesz, chodzi mi po głowie, że jedno, czego jeszcze takiemu nastoletniemu chłopakowi potrzeba, to trochę małej takiej fajnej burzy hormonów i zapachu perfum i kobiecej dłoni, która przy tych wszystkich inkwizytorach niekoniecznie gdzieś mu towarzyszyła i troszeczkę też jakby go zdezorientuję tym, to znaczy zdezorientuję, właściwie raczej to będzie na zasadzie takiej, że troszkę pomoże mu jakby przypomnieć sobie, że jest coś poza modlitwą i życiem kościelnym. Tak jak ja to staram się przypominać. Wiesz, wioska jest bardzo spokojna, to jest jedna z tych, które ucierpiały trochę na wojnie. Widzisz, że część, znaczy nieraz ją widziałeś, nie, ale część chałup to po prostu takie zgliszcza, takie drewniane, popalone bele. Trochę jest mniej ludzi niż było tutaj jeszcze kilkanaście lat temu, ale na tyle dużo od wojny minęło, że to życie powoli się statkuje i jest tutaj spokojnie, jest tutaj taka, wiesz, radosna atmosfera, którą czujesz, kiedy wdychasz powietrze przechodząc. To nie jest alegria, to nie jest jeszcze taka radość, takie myślę, uczucie ciepła, ale podobnie. Ale myślę, że Bianka o pięknych czarnych włosach i ogniu spojrzeniu, ta, którą pamiętam sprzed lat, jeszcze może tutaj raczej się nie wyprowadziła stąd. Tak, znajduje się. Wiesz, nie jest ani wroga, ani jakoś nad wyraz przyjazna. Rzuca coś na zasadzie, o ile lat się nie widzieliśmy, Hernan. Bardzo dawno, bardzo dawno. Moja droga. Jakieś kłopoty? Nie do. To, i tak i nie. Czyli kłopoty, dobrze. Wiesz co? Potrzebowałbym twojej przysługi, mianowicie jesteśmy tu przejazdem i towarzyszymy pewnemu młodzieńcowi, który szlachetnie urodzony, wychowany bardzo rygorystycznie przez surowych guwernantów, potrzebuje trochę kobiecej czułości i życzliwej osoby, przy której będzie się czuł wygodniej niż przy i bardziej swobodnie niż, a przynajmniej może bardziej swobodnie to może złe słowo, ale bezpieczniej niż przy uzbrojonych mężczyznach, którzy do tej pory stanowili jego orszak. Czy zechciałabyś poświęcić tutaj trochę czasu i swojej uwagi i zaopiekować się nim i dotrzymać nam towarzystwa? Czyli mam rozumieć, że z jakichś zapewne bardzo dziwnych, jak to u ciebie bywa, powodów odebrali ci odznakę Gildii Szermierzy i teraz dorabiasz jako pospolity przestępca, porywający ach, nie, dzieci z dobrych domów. Ach, absolutnie w żadnym wypadku odznakę mam, nie jest to... A, czyli dorabiasz na boku, tak? To bardziej skomplikowane, moja droga. Mam nadzieję, że wkrótce będę mógł ci o tym opowiedzieć ze szczegółami. Na razie niestety nie mogę się nimi podzielić. Wierz mi, nie jest to nic zbrodniczego, niegodziwego. Zresztą znasz mnie chyba na tyle, że wiesz, że nie dopuściłbym się czegoś takiego. Tak, znam cię, tak, to prawda. Natomiast powiedz mi, dlaczego miałabym to zrobić? Bo widzę bardzo długą listę powodów, dlaczego miałabym ci nie pomagać, a trudno mi znaleźć jakikolwiek pomysł, dlaczego miałabym ci pomóc. No cóż, przede wszystkim dlatego, że jakby tak. Po pierwsze, to nie jest tak, że tego twojego czasu tutaj zebrani ci w żaden sposób nie wynagrodzą. Nie chcę, żeby to zabrzmiało obcesowo, ale zdajemy sobie sprawę, że wioska jest w potrzebie i tobie też pewnie nie jest tutaj łatwo, więc to będzie dla ciebie też zaopiekowanie się nim będzie okazją do zarobienia. A po drugie, no cóż, miałem nadzieję, że kiedy on już pójdzie spać, że właśnie porozmawiamy trochę
i przypomnimy sobie dobre czasy przy butelce wina. Zachętnie, ale mój mąż wraca za 2 godziny. To jeszcze bardzo dużo czasu. Fajnie, fajnie, Hernan. Nie w tym świecie i nie w tym czasie. No cóż, ale tak czy inaczej, jakby pierwsza część mojej propozycji jest nadal aktualna. Co do drugiej, to zależy tylko od ciebie. A przynajmniej to będzie coś dobrego, czy to jest po prostu jakiś kolejny występek zabarwiony przez ciebie na coś niby dobrego? Uwierz mi, jeśli wszystko pójdzie zgodnie z naszym planem, to lepiej być nie może. No dobrze, ale nie więcej niż 2 godziny. Ona wraca, krząta się, bierze taki kosz, tam są winogrona, ser. I tak się jeszcze do ciebie uśmiecha i mówi, myślałeś kiedyś, żeby zmienić swoje nazwisko na Hernan, to nie jest tak, Calderon? Wiesz, w różnych miejscach znają mnie pod różnymi nazwiskami. Tak. Ale takiego jeszcze nie miałem w repertuarze. No cóż, widzisz, wszystko przed tobą. Jesteś szczęśliwa w małżeństwie? O, tak, powiem ci tak. Bardzo mnie to cieszy. Mam kogoś, kto jest w domu, a nie pojawia się raz na 5 lat. To jest zasługujesz przyjemna na wszystko, najlepsze, moja droga. Cieszę się. I widzicie, że po chwili właśnie, no nawet całkiem dłuższej, mieliście nadzieję, że Hernan przyjdzie nieco wcześniej, pojawia się Hernan z kobietą w podobnym wieku jak on. Wygląda ona na jakąś tutejszą gospodynię, jakąś może sklepikarkę. Król, on dopiero w tym momencie wyszedł, tak, nie wiem, chcąc może z wami zacząć jakąś konwersację, bo pewnie też trochę tak gdzieś został nauczony, ale kiedy został kobietę, tak tylko skłonił głowę, tak przywitał ją, ale ewidentnie chciałby trzymać dystans. No cóż, moja droga, w twoje ręce. On tak, wiesz, tylko powiedział... Cieszę się, że mogę wszystkich Państwa poznać, ale nasze społeczeństwo jest tak ukształtowane, że te wyższe sfery, no cóż, powinny przebywać w swoim gronie i nie można wprowadzać zamieszania w struktury naszego społeczeństwa, bo to się nie kończy dobrze, także ja udam się już na górę, na spoczynek. I on, widzisz, odwraca się i po prostu idzie, może nie biegnie, ale idzie po schodach. Bardzo szybko. Popatrzyłem w jej stronę, puściłem oko. Guwernanci. Jakbym już tą twarz gdzieś widziała, wiecie. Wszystko w swoim czasie, moja droga. Wszystko w swoim czasie. Słuchaj, Hernan, jak wydasz Hero Pointa, to przekonasz króla, żeby może trochę z nią porozmawiał, żeby z wami, po prostu już nie rozmawiając o tych wszystkich, wiecie, politycznych i tak dalej sprawach, żeby trochę może się otworzył. Zdecydowanie. Wydałem. Okej, okay, w porządku. W takim razie faktycznie spędzacie na tyle, na ile można w tej sytuacji miły wieczór. Jutro czeka was de facto tylko kilka godzin. Mniej więcej koło południa, może trochę później, powinniście być już w Allegrii. Twoja dawna przyjaciółka Bianka faktycznie po 2 godzinach wychodzi. Król lekko się rozluźnił, ale kiedy ona wyszła, tak by tak znowu sobie przypomniał, kim jest i w jakiej jest sytuacji, i tak powiedział: bardzo panom dziękuję za ten jakże miły wieczór, który konstatuję jako niezwykle udany, ale udam się na górę, już późna pora. On jakby tutaj jeszcze w czasie tego wieczoru pilnowałem, żeby jego kieliszek był też napełniany w miarę regularnie. No, on pilnował, żebyś nie musiał za często się trudzić, więc no, o ile nie wmuszałeś w niego jakoś bardzo, to on się... Nie wmuszałem, ale jakby... Nie wmuszałem, ale też starałem się jakby właśnie, żeby gdzieś tam trochę przecenił swoje możliwości. Na przykład ja albo się trochę za bardzo rozluźnił, albo trochę jakby nie policzył tych kieliszków, wiesz. No to nie, no to tutaj jeszcze nie. Akurat na tyle się nie otworzył. Przynajmniej na razie.
A jak Bianki, obecność Bianki, jak rozumiem, dobrze na niego wpłynęła ogólnie. Tak, wiesz, może nie było jakiegoś, wiesz, piorunującego efektu, że w ogóle zaczął zmieniać się w innego człowieka, nie? Ale była przyjemna atmosfera, nie? Oczywiście, tak jak mówię, na tyle, na ile warunki pozwalają. Oczywiście. No ja tak jak obiecywałem, no to tam, prawda, z nią uregulowałem należności. Mhm. Za prawda to, co żeśmy spożyli, i tak, żeby jej tutaj jakby też faktycznie no, trochę sypnąć pieniędzmi, tak, żeby tutaj faktycznie jej się troszkę lepiej żyło. Tak. Ona się do ciebie uśmiecha i mówi, przyda się na dziecko, Hernan. Wychodzi. I po chwili słyszycie pukanie do drzwi, a w zasadzie takie dość mocne walenie. Podbiegam do nich. Kto tam? Otwórzcie. Kłe? Otwórzcie, bo jak nie otworzycie, to my otworzymy. Spoglądam na pozostałych. Pytająco. Przygotowuję się, jakbym miał coś wparować zaraz. Widać z okna, kto to? Trzech mężczyzn w takich ciężkich płaszczach. Mają też miecze. Inkwizycja chodzi w takich... Wiesz co, nie, to są takie płaszcze podróżne akurat. Otwieram drzwi i jak tylko je otworzę, to przy twarzy człowieka, który stoi, będzie lufa mojego arkebuza. On tak absolutnie spokojnie. Zabierz to, durnie. Zabierz to, bo jeszcze nas zdenerwujesz. No? Zabierasz? Patrzę na tych typów. Kto to jest? Nie. Słuchaj. Naprawdę. Nie radzę. W tym pomieszczeniu są sami dżentelmeni. Przedstaw się, bo inaczej mój palec opuści się tak, na spód. Widzisz, że tak robi taki ruch, nie odgarnia płaszcz. Tak, to jest inkwizytor. Daj mi jeden powód, dla którego nie powinienem właśnie wystrzelić. On tak się uśmiecha. Naprawdę widzisz, że to go rozpieszyło. Patrzy na tamty. Widzisz, pogarszasz trochę swoją sytuację. No ale dobrze, no, jeżeli nas zastrzelisz, to twoje życie przestanie być spokojne i nie będziesz mógł sobie dalej żyć tak jak żyjesz, tylko będziesz musiał... Ja tak patrzę po... słysząc tę rozmowę, całą tę wymianę zdań, patrzę po innych i jakby cicho mówię tak, żeby to nie wyszło na zewnątrz, że daję do zrozumienia, że oni chyba nie wiedzą jakby kim my jesteśmy, tylko po prostu chcą się tutaj rozpanoszyć i pokazać, co sobą reprezentują, więc... Może warto dać im spróbować. No, ty po mnie widzisz, że ty gdzieś tam ukradkiem po prostu wyjmuję sobie jeden sztylet. Przygotowuję się jakby, wiesz, z tyłu do rzucania. I widzicie teraz spojrzenie króla, które jest jak, mogę teraz coś zrobić, nie? On chyba też mógł wyczaić, że to są inkwizytorzy, albo przynajmniej ktoś inny niż wy, bo rozmowa nie jest przyjemna. I on widzicie, że tak, to jest takie... Robić coś, czy nie robić, tak trochę. Na jego twarzy też na takim lekkim poruszeniu, nie? Że tak się spiął lekko. No ja zerkam i puść ich. Mówię. Robię krok do tyłu, zabezpieczam broń. No to co tym razem robicie? Los vagabundos, co? I on cały czas stoi przed wejściem, on nie wchodzi. Pijemy. Napijecie się z nami? I wskazuje stolik, gdzie jest rozlane wino. Nie. Wiesz, że jutro święty dzień, jutro nie można pić. Ja jestem nie tutejszy. Ale pieniążki macie, prawda? Do jutra jeszcze trochę czasu, może jednak się napijecie z nami. Wybacz, przyjacielu, ale mamy inne obowiązki, a wy, jeżeli dalej chcecie robić te swoje śmierdzące sprawki, to musicie nam zapłacić. Zapłacić? Wydaje mi się, że inkwizycji nie brakuje pieniędzy. Za co właściwie mamy wam zapłacić? Za to, że będziecie mogli tutaj przesiedzieć sobie całą noc, albo nawet dłużej, a jeżeli nie zapłacicie, no to za kilka minut... Pojawi się tutaj trochę więcej osób z trochę mniej przyjemnymi zamiarami. Mam pytanie nad stołem, tak zwanym.
ty, Luis, to na każdego inkwizytora tak reagujesz, czy tylko na tego Arizę? No to możesz Luis opisać, jak reagujesz na tych trzech inkwizytorów, którzy tam siedzą. Luis jest bardzo spięty i jak się wycofałeś, to on stojąc za tymi drzwiami dopiero po chwili odłożył pistolet, nie? No to co? Przykro mi, ale wasi przyjaciele zawarli z nami układ. Dobrze, ile? Patrz na twoją sakiewkę. Sakiewka. Cała to trochę sporo. No to tak, masz dość pękatą sakiewkę. No konia byś za to kupił. To jest dużo. Cała to trochę sporo. Sporo, ale my też robimy sporo. A w zasadzie nie robimy sporo, co ale robisz na rękę. Ale zostawisz mnie z niczym wtedy. Ja spoglądam na... Jak dla mnie to możecie nawet zdechnąć. Widząc króla zawahanie, rzucam do tych inkwizytorów. Jak najbardziej oddamy wam naszą sakiewkę. Mówiąc to, mam na myśli oczywiście twoją, Hernan. I oczywiście przekażecie to na kościół i albo na to, żeby tutejsi mieszkańcy nie chodzili głodni, tak? My nie będziemy chodzić głodni. To jest ofiara dla kościoła. Nazwij to sobie jak chcesz. Ale mam nadzieję, że skoro jesteś w tej organizacji, to wiesz, jaki jest ten świat. Cholernie zły. Więc ja w tym momencie wydaję danger pointa. Król wstaje i mówi, ale panowie, przecież tak się nie godzi, wy macie służyć tym ludziom. Wiesz, i wszyscy oni tak spojrzeli. Oni chyba nie wyczaili, że to jest król, tylko tak patrzą. No. Stul mordę. I on tak widzi, że go wręcz zatkało, nie? Chyba pierwszy raz, że ktoś do niego tak powiedział. Ja się wychylam zza tych drzwi. Słuchaj, wyrostku. Chcesz, żeby ciskam ci... mu, twoim przyjaciołom... mu sakiewkę. Dobrej nocy, panowie. Będziemy mieć was na oku. No. No widzisz, coraz bardziej się takie wygadane robią te pyszczki. Ma to widzicie krótko. Ładnie mam uśmiech. Ale jak? Te klęte psy. Ale przecież oni to byli inkwizytorzy, prawda? Wasza królewska mość. To byli inkwizytorzy w całej krasie tego, jak funkcjonuje tutaj inkwizycja. Będę musiał, może nie w całej. To będę musiał opowiedzieć o tym kardynałowi Verdugo. Widać po prostu może niekoniecznie są podejmowane najlepsze decyzje osobowe. Tak, najgorszą decyzją było mianowanie kardynała Verdugo. Myślisz, wasza królewska mość, że cokolwiek tak z tego dzieje się bez jego wiedzy? To kardynał ma więcej za uszami. Ryba psuje się od głowy, wasza królewska mość. To stare przysłowie, ale bardzo prawdziwe. Natomiast niestety obawiam się, że my będziemy musieli stąd szybko się udać dalej w drogę, ponieważ nie dałbym złamanego grosza z tego, co zostało mi jeszcze, biorąc pod uwagę opłaty, jakie właśnie żeśmy ponieśli, że oni dotrzymają jakichkolwiek umów. Pan wybaczy, ale ja nie mogę tyle spać w drodze. Mamy tutaj przynajmniej pokój i sądzę, że warto z tego skorzystać. Ci panowie przynajmniej powiedzieli, że możemy, także trzymam ich za słowo honoru. W końcu mimo wszystko jednak są inkwizytorami, więc może nie najlepszymi, ale jednak trochę uczciwości muszą mieć. Ruszamy. Oni jutro się zjawią po twoją sakiewkę, jestem przekonany. Albo po głowę. Nie możemy sobie pozwolić. Jaką więc decyzję podejmujecie? Ruszacie? No tak, król nie dowodzi tej eskapadzie. No, to prawda. Wasza królewska mość, z przykrością muszę stwierdzić, że musimy ruszać dalej. On się tak jeszcze trochę ociąga, ale w końcu tak. W końcu się godzi. No i cóż,
Wyjeżdżacie z wioski, zostawiacie ją za sobą, przejeżdżacie troszkę do przodu, nie musicie aż tak bardzo się oddalać, mimo wszystko oni raczej nie będą was gdzieś tropić. I spędzacie noc w lesie, oczywiście wystawiając warty, pilnując, czy jest wszystko w porządku, ale jak na razie nie widać za bardzo inkwizycji. Może macie szczęścia, no a może to po prostu też fakt, że mimo wszystko, co jak co, ale no kraj jest wielki i no, trudno znaleźć grupę tak niewielką, która jeszcze pilnowała się, żeby nie zostawiać po sobie śladów. Kiedy... Ale jak to? Przecież my mieliśmy świetny plan i na zamku został król. To też prawda, nikt no, nie wiesz, prędzej czy później doszli do wniosku, że to nie jest król. I ruszacie następnego dnia. Następny dzień jest całkiem pogodny. Świeci słońce, jest zdecydowanie cieplej. Oczywiście są jakieś tam chmurki, ale nie sprawia to, że jest tak ponuro jak ostatnimi dniami. Jedziecie szybko, nie musicie już teraz jakoś bardzo galopować, ale wszystkim wam, nawet tak podskórnie, śpieszy się, żeby zobaczyć Alegrię. Pokonujecie następne kilometry. Wiecie, że już za chwilę się zbliżycie tutaj. Te wzgórza są już naprawdę wysokie. Gdzieniegdzie widać już szczyty gór. Gdzieś te w oddali są ośnieżone. Tutaj ten teren jest wysoki, ale taki kochacie najbardziej. Do takiego najbardziej się przyzwyczailiście. Jako że ja z nim jadę na tym samym koniu, to korzystam z okazji i jakby już maluję przed nim jakby tak obraz tego, jak wygląda miejsce, do którego zmierzamy, że to piękna okolica, prawda, i czego się mniej więcej może spodziewać, jacy życzliwi ludzie gościnni i że to takie miejsce, które jeszcze w miarę łagodnie, z którym wojna się łagodnie obeszła, więc... Prawda, będzie można troszeczkę tam odetchnąć od tego wszystkiego. I gdzieś w tym wszystkim, co mówi Hernan, ja zadaję królowi pytanie. Jestem już przebrany jako Remi, więc być może jestem dla niego. No dla nas tylko pytanie, jak wy patrzycie teraz na Remiego, który okazał się karmazynem? Czy w ogóle jakoś na to reagujecie, czy tak domyślaliście się może tego? Jakby przez całą podróż mam ochotę go zaczepić, ale mamy ważniejszą sprawę. Ja wiem, że wszyscy są w szoku. I na pewno znajdziemy czas, żeby o tym porozmawiać. Wiem, że totalnie się tego nie spodziewaliście. Totalnie. A chcę zapytać króla. Wasza wysokość, kiedy ostatnio byłeś wśród swoich ludzi? Wasza wysokość? Otóż było to całkiem niedawno. Czasami jeździmy z kardynałem Verdugo, żeby właśnie odwiedzić różne wioski, żeby zobaczyć, jak się ludziom żyje we wsiach, w miastach, miasteczkach. Także to nie jest dla mnie nic nowego tak naprawdę. Rozumiem. Ja jeszcze tak jakby, jak jeszcze podróżujemy, no to powiedzmy trochę się otwieram jakby przed tym królem, jednak trochę go agresywnie przywitałem i opowiadam mu po prostu jakby o swojej misji, powiedzmy, że dla jego ojca, że byłem jakby taką szpiegowską, żeby szpiegować Montaigne. Jak zaczęli po prostu gadać o tym kardynale, to gdzieś jakbym już słyszał to imię kardynała. Okej. Okay. Wiesz co? Tylko tak. Amnezję. On absolutnie podoba mu się, w ogóle wszedł w tą opowieść i jest coraz tak bardziej przyjaźnie do was nastawiony. Wciąż jest dystans, wciąż on jest taki bardzo manieryczny, ale już jest o wiele lepsza więź i sądzę, że Edward do ciebie też o wiele przychylniej i tak bliżej będzie miał do ciebie stosunek po tym, co opowiedziałeś. I w końcu zbliżacie się już do Alegrii. Od strony La Colina de los Amorados, tego pięknego wzgórza, które no, wciąż widać na nim świeże kolory tych wstążeczek, które są zawieszane na rozłożystym wielkim dębie przez różne pary zakochanych. A później widzicie samą wioskę. Na początku dostrzegacie dym. Dym, który unosi się nad całą Alegrią. Alegrią, która jest martwa. Gdzie nie widać żywego ducha. Większość chałup jest spalonych. Spalonych do szczętu. Niektóre, te, które miały w sobie te jeszcze pradawne kamienie poprzedniej cywilizacji, ostały się.
lecz są to popalone, niewielkie, wyrwane fragmenty kamienic. Wszystko wygląda tak, jakby naprawdę długo tutaj nikogo nie było, choć patrząc na to, że niektóre bele drewna, niektóre kawałki ścian jeszcze się palą, to może jeszcze dzisiaj rano Alegria stała tak jak zawsze. Ale ten widok zatyka wam dech w piersiach. To absolutnie nie w pozytywny sposób. Ja spiąłem się na koniu, znaczy stanąłem nawet tak na koniu i za chwilę, wiesz, popędziłem go w tamtym kierunku. Jasne. Luis, ty ruszasz. Mhm. Ja z kolei na razie wstrzymałem konia i czekam na to, co jakby na informację od Luisa, no bo dopóki nie mamy pewności, że tam nic nie zagraża, to nie będę wwoził króla, prawda, do miejsca. Ja jadę za Luisem, przyjmuję mój wyraz twarzy, przyjmuję obraz wystraszonego chłopaka. Mam szeroko otwarte oczy, zbieram szczękę z podłogi. Na mnie widać wstrząs też. Po mnie też widać jakby taki totalny szok, wiesz, natłuk myśli totalnie, smutek, wściekłość. Jakby podjeżdżam do Hermana. Co to ma być? Skąd mam wiedzieć do diabła? Dasz sobie radę z tak, chłopakiem? Jedź. No to cyk galopuje w stronę posiadłości Gomezów. Wy zjeżdżacie niżej, pokonujecie tą odległość dość szybko. Widzicie już uliczki Alegrii, które tak jak je zapamiętaliście, tętniły życiem, radością, zabawą. Teraz, owszem, są pojedyncze ludzkie sylwetki, ale są to trupy. Trupy nie mieszkańców. To nie są trupy mieszkańców. Nie widzicie tak naprawdę ani jednej znajomej twarzy. Tych trupów jest całkiem niewiele. Są to sylwetki mężczyzn ubranych w skórzane kaftany ze szpadami przy bokach. Są okrutnie wręcz popaleni. Tak jakby ta niszczycielska siła ognia oprócz budynków spadła też na nich. I nagle słyszycie rumor. Niesamowicie głośny huk. Widzicie, jak do tej pory dumnie stojąca dzwonnica kościoła, wieża, zawaliła się i spadła wprost na dach tego kościoła, czyniąc okropne rumowisko. Tego pięknego kościoła, w którym jeszcze przed kilkoma dniami był wielki ślub, już nie ma. Ty, Edward, jedziesz w stronę posiadłości Gomezów. Co robi Luis i Remi tutaj, kiedy już dojechaliście? Ja się rozglądam za pogorzelcami. Mhm. Ktoś musiał przeżyć, ktoś tu musi być, więc rozglądam się. Jasne. Luis, robisz to samo, czy coś jeszcze innego? Znaczy ja też będę się tutaj, wiesz, rozglądał, no, staram się wybadać, co tu się stało i czy rzeczywiście jest zagrożenie, nie? Gdzieś tam na razie staram się w końcu swojej świadomości zostawić to, że tu mogliby ewentualnie zginąć ludzie, których znam, nie? Gdzieś najpierw chcę wybadać, co tu ewentualnie mogło się zdarzyć. Mhm, jasne. Ernan, do ciebie się nachyla król. Pan wybaczy to pytanie, ale to jest ta wioska, którą miałem zobaczyć? Tak, wasza królewska mość, ale na Boga, nie wiem, co tu się stało. Ona... Straszne. Kiedy stąd wyjeżdżaliśmy, tętniła życiem. Co się stało z mieszkańcami? To są mieszkańcy? Nie wiem, wasza królewska mość, nie mam pojęcia i chcę mieć pewność, że możemy bezpiecznie wjechać między w jej uliczki, zanim... Poczekajmy, aż wrócą nasi przyjaciele, abym miał pewność, że nie narażam cię na żadne niebezpieczeństwo. Dobrze, to może pomodlę się za duszę tych zmarłych. Wstrząsające. Jako suweren tych ziem odczuwam pewnie nie mniejszy ból niż pan, jako mieszkaniec tej wioski. Wasza królewska mość, módlmy się za to, żeby ci ludzie okazało się, że
żyją. Mhm. Bo domy da się odbudować, ale jeżeli oni zginęli, jeżeli ktoś ich skrzywdził, na Boga, nie spocznę, zanim tego nie pomszczę. Tak, z pewnością. Remi, razem z Luisem rozglądacie się po trupach. I tak, jesteście pewni, że nie ma tutaj ani jednego mieszkańca wioski. Ani w domach, ani na ulicach, ani w okolicy kościoła, placu. Natomiast, oprócz tego, że są tu głównie właśnie z 20 mniej więcej rozrzuconych w różnych miejscach, właśnie dobrze zbudowanych, krzepkich mężczyzn w kaftanach ze szpadami, mieczami, tudzież innymi brońmi, pistoletami, to ty, Remi, ty rozpoznajesz innego z tych zmarłych. To akurat nie jest ten jeden, którego rozpoznajesz, nie ma ani kaftana, ani miecza. Rozpoznajesz wiele razy widzianą przez ciebie taką dość pociągłą twarz, z kozią bródką, takimi podkręconymi wąsami i włosami elegancko ułożonymi na bok, Pierre'a de la Croix, nadwornego maga jego imperatorskiej mości. To jest mag tej dziedziny magii w Montaigne, która pozwala więzami krwi manipulować rzeczywistość, czyli tworzyć portale, przenosić różne rzeczy, zmieniać je też, również ludzi, osoby. Opowiadam to wszystko Luisowi, ale brzmi to tak, jakbym w to nie wierzył i byłyby to jakieś takie gusła czy coś takiego. Aczkolwiek dzielę się tym, że to są prawdopodobnie Montańczycy. Przepraszam cię, bracie, za moich ludzi, cokolwiek tu zrobili. No, jest bardzo daleko od Montaigne. To absolutnie się jakoś tak nie łączy. Edward. Jaki tu był cel? Edward, ty docierasz do rezydencji Gomezów, która praktycznie tak jak wszystko tutaj jest zawolona. I dostrzegasz, że pod jedną z takich belek stropowych, wiesz, ta, która była oparta na tej ścianie wejściowej, pod tą belką leży naczelnik wioski. Widzisz leżącego tam Saula. On żyje, jeszcze resztką sił, ale widzisz, że jest lekko popalony, przygniata go ta belka, która no, ewidentnie ma olbrzymi ciężar. I kiedy cię dostrzega, rozszerzają się jego powieki i szybko pokazuje ci, żebyś do niego podszedł. Ja tam biegnę i próbuję podnieść tą belkę, żeby on się, nie wiem, chociaż jakoś wypełznął z niej. Wiesz co, on w ogóle na to jakby chce ci to przerwać, on chwyta cię za ręce, wiesz, niczym jak taki właśnie umierający, który chce przekazać ostatnią wolę, patrzy na ciebie z jakąś taką nienawiścią, ale to nie jest nienawiść skierowana w twoją stronę, on raczej tą nienawiść ma gdzieś w sobie. Wszklęty Olchowski. Obiecaj mi coś, chłopcze. Obiecaj mi coś, proszę cię. Czego ty go chcesz? Co się stało? Tyle pytań. Zabij Olchowskiego. Rozumiesz? Zabij go. On... Moja córka. Loretta. Ona góra diabła. Musisz pójść na górę diabła. Przeklęty... Widzisz, on się tak przez chwilę zapowietrzył i jego oczy stają się szkliste, jego dłonie się rozluźniają i on pada martwy. Tylko tak dopytam poza nad stołem. Loretta to była ta, która zginęła, zmarła? Tak. Tak. Okej. Okay. Ja całkowicie poruszony, jakby nie wiem co powiedzieć. Cała rezydencja leży jakby wiedząc, że on już nie wykrztusi ani słowa, ani oddechu, to jakby krzyczę, wołam pozostałych, którzy tutaj mieszkali, nawet jakąś służbę. Żadnej odpowiedzi. Nie ma tutaj żywego ducha. To jest, przeszliście absolutnie całą wioskę, zajrzeliście w każdy możliwy kąt, trochę to zajęło. Jasne. Jesteście pewni, jakieś ślady? Jak spostrzegłem tego czarownika, możesz przypomnieć jego personalia? Pierre de la Croix. Wiesz, to nie jest też jakiś tam pierwszy, lepszy guślarz czarownik, wiesz, to był nadworny czarodziej. Właśnie. Nie?
Dlatego może on ma jakieś listy przy sobie, czy coś takiego, więc po prostu sprawdzam, czy czegoś nie ma. Absolutnie, absolutnie czysty jest. I tamci tak samo, po prostu nic, nawet sakiewki przy sobie nie mają, nie? Pancerze i miecze, bądź jakieś szpady przy boku. A miecze są, nie wiem, we krwi, czy są tu jakieś ślady walki? Wiesz co? Nie ma. Czy miecze ma. Mają wyciągnięte? Niektórzy, wiesz co, może jakieś tam pojedyncze, niektórzy nawet chyba nie zdążyli wyciągnąć, a reszta, owszem, może tam nawet kość zginęła, ale nie widać, że po prostu one były po jakiejś dłuższej walce. Mhm. To co ich zabiło? Pytam Luisa, tak i ciebie, nie? Wygląda na to jakby ogień. Są ogień. Absolutnie poparzeni, nie? I tak krótko odpowiada Luis. Ogień. Ja wracam do pozostałych. Ten dzwon, który się tam zapadł, to rozumiem, że to tam gdzieś tam jeszcze płonęło, tak? Tak. Tak jak właśnie wam się wydaje, to jeszcze dzisiaj rano to na pewno wioska stała jakby nigdy nic. To, co się tutaj wydarzyło się kilka godzin temu, nie? Tuż przed waszym przybyciem. Czy są jakieś tutaj okoliczne miejsce, w którym ewentualnie ludzie, gdyby, wiesz, wioska została zaatakowana, mogliby się skryć, albo w którą stronę mogliby się udać? Taki, wiesz, takie, no są takie. Wiesz co, tam, las jest w pobliżu. Górskie kryjówki jakieś. Górskie kryjówki raczej nie, bo one są dość niedostępne. Możemy się już powiedzieć, że się spotykacie. Edward pewnie wspomina o tej górze Diabła. Górę Diabła, nie wiem czy pamiętacie, to jest ta taka dość dziwna góra, która znajduje się za teraz już dawnym zamkiem hrabiego de Contadora, którego zabiliście. To jest góra, która ma taką nazwę przez swój kształt, że rzeczywiście przypomina trochę cielsko Diabła. I tam ponoć znajdowały się kiedyś jakieś największe budowle tej dawnej cywilizacji. Ale tam ludzie na pewno by nie poszli. Chociaż właśnie Gomez wspomniał właśnie o niej, żeby tam pójść. Las to jest chyba najlepsze miejsce. No, blisko lasu jest też ten stary młyn, w którym mieliście się spotkać z Carlosem i dostarczyć tam króla. Oczywiście mówimy Hernanowi, ja nie ukrywając przy królu, że domniemujemy z Remim Karmazynowym, że to byli chyba Montańczycy. Ale nie ma nikogo za wyjątkiem ciała sołtysa. Możliwe, że tak. Jeden przeżył. Ale jak to czyżby albo znowu wojna się szykowała? Jakkolwiek to zabrzmi, albo oni doszczętnie płonęli w popiół, albo gdzieś się ukryli. To koniecznie musimy wracać do stolicy. Trzeba powiadomić kardynała, trzeba przygotować się na atak. Wasza królewska mość, nie działajmy pochopnie. Tu się dzieje coś, czego jeszcze nie ogarniamy. Być może uda nam się dojść do sedna. Moi drodzy, rozmawiałem z Gomezem. Już praktycznie martwym. I wiem, kto to uczynił. No mówże. Olchowski. No ale jak on mógł to uczynić? Nie wiem. Sam jestem zmieszany. Ale niestety obiecałem mu. Muszę pojawić się na górze Diabła i wytropić Olchowskiego. Muszę go zabić. Był mieczem wioski. Nie rzucajmy nad wyraz fałszywych oskarżeń. Pogrążył. Przede wszystkim musimy zapewnić bezpieczeństwo jego królewskiej mości. Kiedy byliśmy umówieni w młynie? Tak naprawdę to on tam pewnie czeka, bo aha, nie było ustalone no dokładnie ile czasu to miało zająć. Ja tak patrzę, słuchajcie, udajmy się najpierw do młyna i jakby tutaj dopełnijmy tego, a później zajmiemy się tą sprawą. Król, nie jesteś głodny? Trochę jechaliśmy. Nie, spokojnie, trzeba zadbać o bezpieczeństwo naszego kraju. To dobrze, to ruszajmy w takim razie.
to do młyna w takim razie. Dobrze. W takim razie jedziecie przed siebie. To nie jest daleko. Nie, pół godziny końmi, to może nawet jeszcze trochę krócej. Dobrze. W takim razie wjeżdżacie między drzewa. To jest dobrze znana wam droga. Pewnie się nieraz tam spotykaliście. I nagle, kiedy jedziecie lasem, widzicie, że ktoś przechodzi. Ktoś was zauważa i od razu chowa się za drzewo. Ale robi to na tyle wolno i na tyle nieporadnie, że cóż, dostrzegliście go. Wiesz co, ponieważ ja podejrzewam, że to może być ktoś z wioski, to właśnie tak, żeby dało się rozpoznać mój głos, wołam tam: hej, ktoś zaledwi? Hernan? Tak, to ja. Słyszycie, to jest twój przyjaciel, Edward. To jest Francis Bechamel. On wychodzi, widzicie, że on ma na sobie zwykłą swoją szatę, jest mocno zakrwawiona, jest ranny i dlatego Francis, tak wolno. Co się stało, Valegri? Zeskakuje z konia i mu... Chciałbym was o to samo zapytać. O Boże, o Boże. Ja wracałem z San Juan, bo wiozłem tam dostawy wina. Byłem już blisko wioski i nagle pojawiło się dwóch inkwizytorów. Pytali mnie, czy widziałem króla, a powiedziałem, że nie. Oni stwierdzili, że na pewno kłamie i chcieli mnie wziąć na spytki. Wiecie, co to u nich wygląda, więc jak to u nich wygląda, więc nie za dużo myśląc, wziąłem jednego, dźgnąłem, na drugiego skoczyłem, zranił mnie sukińcem, ale udało mi się ich zabić. Zobaczyłem, co się stało w wiosce i pobiegłem tutaj. Nie mam pojęcia, co robić. Dobrze, słuchaj, dołącz do nas w takim razie. I on tak patrzy na tego chłopaka, który jest z wami. To ja już chyba nie wiem dlaczego. Siadaj na konia. Dobra. Macie może jakiś bandaż czy coś? Podaję mu. To nie jest śmiertelne, ale to cholernie boli. Podaję mu. On się bierze. Dobrze cię widzieć, Edward, i klepie cię po ramieniu. Ciebie też. Trochę się zmieniło od tego wesela, nie? No trochę tak. Widziałeś może Andrię? Nie, ja wjechałem wczoraj. Wczoraj jeszcze wszystko było normalnie. Czy kogokolwiek w ogóle spotkałeś w lesie? Czy jesteś na razie sam? Nie, nikogo nie widziałem, dlatego też tutaj na razie zostałem przez chwilę. Dzięki Bogu, że was spotykam. On wsiada na twojego konia, Edward. No, to jedźmy w takim razie. No to jedziemy. Mhm. No dobrze, i ruszacie. I po niedługim czasie widzicie polanę, słyszycie szmer rzeki, która tutaj takimi kaskadami, takim małym wodospadem obijającym się o skały opada. I jest młyn, który już nie ma tego wiatraka, już dwa skrzydła odpadły, reszta jest poprzetykana takimi dziurami. Siedzą na tych poręczach takie długie rzędy czarnych kruków, które lekko krakają i tworzył taki, no jakby nie powiedzieć, dość nieprzyjemny anturaż. Wy dojeżdżacie, otwierają się drzwi tego młyna i staje w nich mężczyzna. To nie jest Carlos Mieczoręki. Widzicie, że ubrany jest on w taki normalny strój kastylijski, tyle że widać, że ma jakąś kolczugę założoną pod. Wskazuje wam, podnosi rękę. O, wreszcie jesteście. Carlos na was czeka. Widzieliście to, co się stało? Podaj hasło. No to samo chciałem zapytać, ale jak Hernan ten, to usiadłem w końcu. A macie ustalone jakieś hasło?
Nie przypominam sobie. Ja powiem tak, ja sobie nie przypominam żadnego hasła. Prawdę mówiąc, być może Luis coś ustalał, ale... Jeżeli... Dobra, okej, okay. To w takim razie... Wiesz, może to jest sytuacji... takie hasło nie na tą sytuację, tylko jakieś takie, powiedzmy, nie wiem, w tym... Stałe, okay. Stałe, takie coś, jakieś, wiesz, mamy w organizacji, na przykład, tak. Niech okay. Będzie obecne, koniczyna jest zawsze czteroliczna. Okej, okay, no to mówicie. Ale czekajcie, poczekajcie. Moja idea jest przede wszystkim taka, że mówimy podaj hasło. Okej, okay, dobra, rozumiem, że... Okej, to on... Mówi to hasło, powiedzmy, nie, koniczyna jest zawsze czterolicna. No, sorry, już powiedział. Czekajcie, bo jeśli nie ma żadnego hasła i on powie jakieś hasło, to znaczy, że to są jacyś to przybierający. Nie, ale no, załóżmy w takim razie, nie, że jest hasło. Ja uważam, słuchajcie, żeby było, bo mimo tak. Wszystko nie zna się wszystkich członków Los Vagabundos. No, okej, okay, chciałbym się dopytać o intencje, tak, żeby nie było nieporozumień. Tak, no, jest hasło i on mówi to będzie. Hasło. Jest. Okej. Okay. No dobra, to w takim razie, skoro podał właściwe hasło, to bardzo ostrożnie tam zbliżamy się do tego. Ja mam od razu, wiesz, oczy dookoła głowy, tam jakaś zasadzka się nie szybko... Odzewem jest zbierana zawsze o poranku, nie? Więc okay. Na takiej zasadzie. Jasne. On pyta, widzieliście w ogóle, rozumiecie, co tam się stało? Nie mamy pojęcia, co się stało, liczyliśmy na to, że wy wiecie lepiej. No i ty, nie mamy pojęcia. Dobrze, chodźcie, gdzie, w środku wszystko ustalimy. A gdzie są ludzie z wioski? To przecież jest trochę tych ludzi, no gdzieś by się ruszyli. Nie mam pojęcia. Nikogo nie widzieliśmy, nie. Nie. Przypomnij mi, jak miał na imię ten nasz kontakt teraz? Ten, który... Mieczoręki? Carlos. Carlos. No dobra, jak kiedy wchodzimy, on tam jest faktycznie? Idziecie. I widzicie, że wychodzi jeszcze jedna osoba. Jest wam to osoba znana, lecz nie jest to Carlos i jest znana tylko jednej osobie z was. I jestem ciekaw, jak Remy zareaguje, kiedy w drzwiach, tuż obok tego mężczyzny, stanie Jean-Luc Picard, dowódca Gwardii Muszkieterów, a z lasu, z drzew naokoło młyna wyłoni się tak na oko no, tuzin mężczyznów. Mężczyzn uzbrojonych. Muszkieterów. Tak. Szpady. Dobre. Ja jestem jak rażony piorunem, bo nasze ostatnie spotkanie, no, on darował mi życie, ale nie wiem z jaką intencją tu przyszedł, więc jestem spięty, napięty jak cięciwa łuku. Jean-Luc Picard... To jest mężczyzna naprawdę postawny. Mimo swojego już nie najmłodszego wieku ma lekko kręcone, rude włosy, brudkę, równo przystrzyżone wąsy, ubrany jest w kapelusz, ma badawcze, spokojne spojrzenie i mówi: wybaczcie nam ten fortel, kastylijscy przyjaciele. Prosiłbym, abyśmy czynili to wszystko bez niepotrzebnego przelewu krwi. Mamy stety i niestety swoją misję i my potrzebujemy... Remy? Widzisz, że na jego twarzy jest no zmieszanie, zdziwienie, to mało powiedziane. Widzę, ale udam, że tego nie rozpoznaję i po prostu zapytam. Mistrzu, czy przybyłeś dokończyć swojego dzieła? Nie wiedziałem, że tutaj będziesz. Więc co teraz? No tak, jeszcze ciebie tutaj brakowało, Lebie. I widzisz, że za plecami Picarda i tego, który was przywitał z młyna, wychodzi trzecia osoba. To jest dość gruby, taki pulchny, z drugim podbródkiem. No, absolutnie nie muszkieter. Cedric de Morel, jeden z bliższych sług Imperatora. Jego herold. A to nie jest kardynał? Nie, nie. W ogóle Montaigne jest dość mało wierzące, nie? Szczególnie władze. Świeckie. Tak. No cudownie. Mały taki zlot rodzinny, nieprawdaż? Picard. A ty nie miałeś go przypadkiem zabić, mój drogi przyjacielu? Jak tam lepiej? Gdzie się
patrzę po tych ilości, tych liczę ich. Ja liczę ich na zasadzie, ilu trzeba pokonać, żeby się przedrzeć i którędy najlepiej. O, tak, ja wiesz co, ich jest 15 i oni was tak otaczają równym wianuszkiem. Ja rozumiem, ale ja wojskowo patrzę, gdzie, wiesz, gdzie są gorzej uzbrojeni, gdzie można się wiesz tego... Co, wszyscy, żeby nawet... wszyscy wyglądają jak krzepcy chłopi, bo może ty nie wiesz, że to są muszkieterowie, ale oni ewidentnie wyglądają na ludzi, którzy są z Gwardii Królewskiej. Żołnierze, jak żołnierze wyglądają. I to tacy, wiesz, nie byle jacy żołnierze. No. Dajcie spokój, przyjaciele. Ja podnoszę rękę. Dajcie spokój, przyjaciele. Kieruję to do Vagabundos. A jak opuszczam rękę, ona spoczywa na rękojeści mojego rapiera. Mistrzu. Remi. Wiesz, jak było i jest. Ja naprawdę nie chciałem. Ja przepraszam cię. Moje życie należy do Imperatora i do ciebie, więc powiedz, co się teraz wydarzy. Cudownie, cudownie. Uśmiecha się Demorel. No to skoro tak, w takim razie, nie wiem, zabij się na przykład. To by mnie najbardziej ucieszyło. Nie wyglądasz mi grubasku na Imperatora. Słuchaj, nie rozmawiamy tutaj z tobą, westyliński psie. No, lebie. No i co? Zważ, wieprzu, że jesteś na kastylijskich ziemiach, więc uważaj na słowa. A, spokojnie. Albo wytrząsę je z ciebie razem z tym łojem, który z ciebie ścieka. Ja tak pokradam. Tacy pyskaci, a wojny wam się wygrać nie udało. Chcesz sprawdzić, jak sobie radzę w wojnie? To chodź. Możemy się zmierzyć tu ja i teraz. Ja nie jestem od sprawdzania. Ach, oczywiście, że nie. Podejrzewam, że nie dostrzegłbyś własnego siusiaka między tymi fałdami tłuszczu. Ja z ciebie zabawny. Jak przed śmiercią to sobie żartować? Wiesz co, ja rzucam w jego stronę te teksty tak, żeby po prostu zupełnie zniszczyć jego morale w tym momencie i przyciągnąć na siebie całkowicie, wiesz, uwagę tych gwardzistów, żeby oni wiesz, to jest na zasadzie takiej, żeby z jednej strony zobaczyli faceta, który otoczony przez 15 uzbrojonych ludzi po prostu drwi sobie z ich dowódcy, wiesz, rzucając mu wyzwanie prosto w twarz, a z drugiej strony zobaczyli takiego, wiesz, spasłego, nieapetycznego tchórza, który jest zbyt pewny siebie, chociaż nie ma do tego żadnych argumentów. Chcę po prostu go tak totalnie jakby, wiesz, albo sprowokować do tego, żeby musiał walczyć, żeby zbudować sobie, żeby odzyskać u nich autorytet, albo żeby przechylić jakby szale sympatii na naszą stronę i być może zmienić tutaj jakby całą dynamikę tego, co się dzieje. Z kolei mój wzrok pada prosto na Picarda. Świat dla mnie stał się konwergentny, czyli jest takim tunelem i na końcu tego tunelu jest Picard. Wszyscy inni się nie liczą, no nie? Bo to są dla mnie jakieś płotki, ci inni muszkieterowie, wszyscy dookoła. Tylko Picard jest tutaj zagrożeniem tak naprawdę, a Demorel, wszystko co do mnie mówi, nie trafia we mnie, więc prawdopodobnie go to irytuje, że ja ignoruję jego... Tak, tak, bo wiesz, je tylko znałeś, nie? On zawsze był takim, wiesz, władczym przez to, że ma taką pozycję, umie się ustawić, ale on tak naprawdę jest straszną gnidą, nie? I tak naprawdę wszyscy ci, którzy go lubią, lubią go, bo się go boją. I widzisz, że jeszcze jedna osoba się angażuje, ten mężczyzna, który was powitał, który stoi obok Picarda, nie, mówi... Ja patrzyłem na niego. Mówi, mistrzu, ale ty mówiłeś, że zabiłeś go. I słyszycie śmiech Demorela. Ale bie, bo ty pewnie nie wiesz. Pan Degaru, który stoi przed tobą, jest twoim, no nie powiedziałbym następcą, bo to ty miałeś być następcą Picarda, teraz zobacz. Widzisz, jak się los kołem toczy. I widzisz, że osoba, która chyba jest najbardziej zniszczona po tą sytuacją, to jest właśnie ten Degaru, ten człowiek, który was powitał. Ja tak rozglądam się po nich wszystkich, po tych gwardzistach i tak dalej i patrzę jeszcze znowu właśnie na tego Demorela i to, wiesz co, to może będzie nietypowe wykorzystanie tej umiejętności, ale jakby jej intencja jest taka, to nie jest tylko przekonanie, ale wręcz uwiedzenie po prostu ich charyzmą, a ponieważ mam ten talent jeszcze taki, który powoduje, że w momencie, kiedy skupiam na sobie wyłączną uwagę obserwujących, kiedy jestem w centrum uwagi, to jakby wszystkie wyniki automatycznie mi się stają sukcesami i są rejsami, to chcę w tym momencie z tego skorzystać właśnie.
I po prostu właśnie tym, co mówię, przeciągnąć ich na swoją stronę. Na zasadzie takiej właśnie jesteście na terytorium Kastylii de Morel. Nie wiem, jakiekolwiek łajdactwo ci chodzi tutaj po głowie, ale wciągnąłeś w to elitarną jednostkę Montaigne i nawet jeżeli nieraz zdarzało mi się ścierać z nimi na froncie, to wiem, że są to ludzie godni, mężni i szlachetni i zdecydowanie nie zasługują na to, żeby rozporządzał nimi i rozstawiał ich po kątach taki niezdarny, nieudolny, nadęty bufon i wieprz jak ty. Dobra, to ja wydaję Danger Pointa i on lekko mu mina z żedła i z taką, wiesz, taką, on ma małe takie oczka, które kieruje w twoją stronę i mówi, słuchaj nam, chodzi o to, że to ja się tutaj nie liczę. Ja jestem heroldem imperatora, a to, co robimy, to misja imperatora. Także nie próbuj robić takich żałosnych sztuczek, bo ci się nic nie uda, bo ci dzielni muszkieterowie działają z rozkazu Imperatora Słońca. I Remi, Picard jakby w ogóle też, skupiając się jedynie na tobie, mówi, Remi, są takie momenty, gdy człowiek honoru nie może tak po prostu pójść za tym honorem, bo świat jest zbyt zły i przez to może podjąć złe decyzje. Ale zawsze te decyzje można naprawić. A wydaje mi się, że poczekaj, że żyję w świecie, gdzie honoru już nie ma, albo miejsca na honor nie ma, więc patrząc na tą całą farsę, on ci przerywa na tą całą farsę, która tutaj się, tak, na tą całą farsę, która się dzieje, to jest moment graniczny. Pamiętasz, jak ci mówiłem? Moment, w którym nie można już pójść dalej. I on rusza, podchodzi do ciebie, wyciąga szpadę, podaje ci ją rękojeścią. Bierzesz? Swoją szpadę, nie? I klęka przed tobą. Zakończ to. Ja nie miałem odwagi. Pokaż, że przynajmniej nie zawiodłem w szkoleniu. I ty odwagę miej. Bo z honorem z tej sytuacji nie można wyjść. Wiecie, że de Morel jest w tym momencie blady jak... Podobnie jak ten biedny chłopak, mężczyzna, który was przyjął. Ja zrobiłem wielkie oczy, nie? Ale... Trzymam tą szpadę. Patrzę na nią. Świat znowu przestaje istnieć dookoła mnie. Mistrzu, takim karmazynowym głosem do niego mówię. Karmazynowym głosem. Tak jak mi zawsze mówiłeś, honor to jest ostatnia rzecz, która nam zostanie. I tą szpadą robię wypad na de Morela. Wiesz, między de Morelem a tobą stoi de Garou, czyli ten młody. Czy ty próbujesz najpierw na niego natrzeć, czy go jakoś próbujesz ominąć, bo w tym momencie zwolniła się ta przestrzeń, gdzie stał Picard? Próbuję go ominąć. Okej. No dobrze, w takim razie zaczyna się akcja już taka sekwencyjna i zacznie się pewnie walka. No ale cóż, to jest ten moment, kiedy Remi ze szpadą Picarda szarżuje na herolda imperatora Montaigne. I przekonamy się w następnym odcinku, czyli w finale rząd, jak skończy się to konkretne wydarzenie, no i w ogóle dokąd dotoczy się nasza historia. Mamy nadzieję, że dalej będziecie z nami, że będziecie nas śledzić. My będziemy się cieszyć, jeśli zostawicie łapkę w górę, komentarz, tak jak zwykle. Do zobaczenia następnym razem. Cześć, adieu. Adios.